Cześć, tutaj VD, witam was w nowym odcinku na moim kanale i dzisiaj znowu świetna bitwa, która ostatnio przydarzyła mi się na TVP-ku. T-50-51, czyli czołgu, który w tym momencie jest w przepustce bitewnej i jest na niego również wierzchołek drzewa, czy na linię prowadzącą do tego czołgu jest również wierzchołek drzewa. Dlaczego mi się ta bitwa przetrafiła? Ponieważ bardzo dużo grałem tym czołgiem ostatnio i po prostu jest to taka maszyna, która jest stworzona do wyciągów moim zdaniem i właśnie taki wyciąg dzisiaj będziemy tutaj mieli. Oczywiście nie jest to czołg, który sam jest w stanie wygrać od początku bitwy, ale jak każdy magazyn, jak to zawsze wam powtarzam, potrafi przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę w końcowej fazie bitwy, bo wszystkie magazynki, im późniejsze okres bitwy, im czołgi mają mniej punktów wytrzymałości i jest luźniej na mapie, tym lepiej. A ten czołg nie dosyć, że magazynek to ma też całkiem fajną mobilność, która pozwala mu się po tej mapie fajnie przemieszczać i flankować, szukać sobie celów do wykończenia. Więc mamy linię Mannerheima, losowanie na 9 i 10 tiery. No i podjeżdżamy sobie na północną część mapy na początku. Tym czołgiem raczej na początku nie szarżujcie. Dobrze jest znaleźć sobie pozycję taką, gdzie jesteście w stanie oddać pierwsze pestki, takie na rozjeździe, gdzie ktoś przejeżdża sobie bokiem, próbuje dojechać na jakąś dalszą miejscówkę i wy po prostu go za to karacie. Natomiast lepiej byłoby samemu się nie pokazywać, ponieważ jak się domyślacie, jak pewnie duża część z was wie, TVP po prostu zwyczajnie nie ma pancerza. Jeżeli nie widzieliście godziny z tym czołgiem, gdzie przedstawiam również sposoby grania, omawiam go, pokazuję modyfikacje polowe, wyposażenie i perki na załodze, to link zostawiam wam tutaj, wyświetli się odnośnik i będzie w opisie tego filmu. Bardzo zachęcam, bardzo zapraszam, bo tamtych bitew jest kilka w różnych konfiguracjach, że tak powiem, czy w różnych losowaniach i na różnych mapach. I dodatkowo jest też bardzo fajny wyciąg na mapie Lakeville i to jest chyba pierwsza bitwa w tamtym filmie, więc naprawdę bardzo serdecznie was zapraszam. Na razie nic się nie dzieje za bardzo, nasza drużyna pojechała odrobinę na południową stronę, patrząc po tym, jak wygląda nasz skład z tamtej strony, to sądzę, że oni długo tam nie przetrwają. Tutaj też nie mogę zaatakować, bo tak jak powiedziałem, TVP nie jest czołgiem, którym jako pierwszym powinniście wyjeżdżać, przyjmować na siebie strzały. Teraz podjeżdżam tutaj, cały czas kombinuję, bo mi się zaczyna trochę nudzić, więc podjeżdżam w krzak po to, żeby wyspotować ewentualnie przeciwników przez te krzaki. No i niestety Wutek widział, że drzewo zostało przewrócone za 486 HP strzelam ja tutaj. W ogóle 486 to jest dla mnie szczególna liczba, bo to jest komputer czy procesor, który miałem na swoim drugim komputerze w życiu. Trzecim komputerze w życiu, bo jeżeli Atari liczymy jako pierwszy mikrokomputer tak zwany, drugi było 286, no to trzecie było 486. Więc dostałem szybko po łapach, wycofałem się, no i znowu jadę sobie na środek po to, żeby ewentualnie strzelać do tego, co się wyświeci, dać przeciwnikowi popełnić błąd, dać mu podjechać. Natomiast ważna sprawa dla wszystkich, którzy może nie ogarniają do końca tej mapy, albo chcieliby się czegoś przy okazji fajnego nauczyć, to jeżeli jesteście tutaj w tym miejscu, gdzie ja i drużyna czerwona podjedzie sobie tutaj, gdzie jest Eber teraz i zacznie tutaj grać na wieżę i tak dalej, to powinniście z tej pozycji, w której jesteście, uciekać, bo macie naprawdę bardzo małe szanse na to, żeby tutaj coś zrobić. Po pierwsze wrzuca tu artyleria, po drugie są takie przestrzały z tej strony, bardzo niefartowne strzały w testolajta. Przestrzały tutaj są, możecie dostać bardzo łatwo hity, no i z przodu się cały czas świecicie, więc ciężko jest po prostu uciec, więc jeżeli zobaczycie, że więcej czołgów podjedzie, może nie taki Eber na ogrysku, ale więcej tych czołgów, to powinniście po prostu stąd zmykać. Wracając do bitwy, południowa flanka już pada pomału, 260 została odesłana do garażu, Małszen również, BZ68 też podzielił ich los, więc już ta północna flanka zaczyna padać. Nie widzę, żeby moja drużyna próbowała w jakikolwiek sposób atakować, STBK jest też bardzo defensywnie ustawiony, grill z tyłu, no ogólnie nie ma tutaj z kim grać. Ten Lion i CS59, gdyby chciały zagrać agresywnie, gdyby chciały przepuszczać, to ja bym z niej pojechał, no ale widzicie teraz, TVP podjechał, więc ja robię to, co mówiłem wcześniej, czyli wycofuję się na z góry upotrzoną pozycję po to, żeby nie zostawać w tym niezbyt komfortowym miejscu, w którym może wrzucać artyleria, w którym może strzelać ten STRV. No ogólnie bardzo nie polecam tej miejscówki. Jeszcze jakieś blindy postanowiłem strzelić sobie do Striva. Może coś weszło, może nie. Trudno powiedzieć, ale oddałem te cztery peski trochę już tak z braku laku. Starałem się po prostu cokolwiek nastrzelać w tej bitwie, bo jak widzicie, nie wygląda na zbyt dobrze, tam STBK zostaje osamotniony na południu, nie wycofał się na czas, stał tej, on w ogóle zjechał w te wszystkie czołgi, co jest wyjątkową głupotą, no ale
To jest jego sprawa, no i wszystkie czołgi zostają wykończone. Już mamy w rogu tutaj nawet ustawionego WTK, widzicie, który pojechał na defa. No i teraz najważniejsze, jeżeli tracicie tą południową flankę, to znaleźć sobie odpowiedni krzak, z którego po pierwsze będziecie w stanie świecić dla swojej drużyny, dla tych artylerii, tego WTK, który jest z tyłu, a po drugie ewentualnie możecie zadawać uszkodzenia. Ten krzak, który byłem przed chwilą, byłby całkiem niezły, ale z niego jest się potem ciężko wycofać. Ten krzak, do którego teraz wjadę, jest dużo bezpieczniejszy, ale nie dokładnie ten krzaczek, którym jestem tutaj, tylko takie krzaki po boku, za które zaraz zobaczycie. One są fajniejsze, bo was też osłaniają z prawej strony. Na razie sobie świecę tego Super Conquerora. Tam Wutek do niego strzela, również strzela do niego. O, i teraz bardzo ważna sprawa. Testolite. Widzieliście, nie strzelałem do Super Konia, bo nie chciałem się za bardzo zaświecić, bo mam tutaj kolesi, którzy strzelają do nich. Natomiast jak zobaczyłem, że ten Testolite wjeżdża w lewą stronę, to za wszelką cenę musiałem się go pozbyć. Dlatego, że jeżeli on by wjechał tutaj w ten dołek, byłby się w stanie schować, to wtedy z tego krzaka, który jest tutaj w tym miejscu, po lewej stronie, teraz go choinka trochę zasłania, byłby w stanie korzystać, żeby nas wszystkich świecić i właściwie bitwę mielibyśmy przegraną. Ja bym nic nie mógł zrobić, green by został zaświecony, pewnie te czołgi i artylerie, które są w rogu, też by się wyświeciły i mielibyśmy po prostu szybciutko po zawodach. A tak, jak ten destroyer spadł, to jest cały czas jeszcze sytuacja do wyciągnięcia i do ugrania, zwłaszcza, że trzy czołgi zostały zniszczone od tej południowej flanki, no i zostały tam dwa projecta, które tutaj będą pewnie teraz podjeżdżały. Jest projecto 66, bardzo dużo punktów wytrzymało się, 1300 aż, no ale wyświecony przeze mnie, teraz tylko czekam, aż wyjedzie na tyle wysoko, że Grignos trafi, albo Wutek, może artyleria, i gramy sobie spokojnie. 1400 uszkodzeń, 1000 spota, spokojnie doczekacie się. Tutaj jeszcze się w tej bitwie sporo wydarzy, jeszcze będzie sporo rzeczy, czekamy do zobaczenia. Bardzo ładnie sobie ten projecto wyjechał, nie dość, że ja mu byłem w stanie pestkę dać, już się nie mogłem powstrzymać, jak tak ładnie dolną płytę pokazał, to jeszcze tutaj grill go pozdrowił i czołg zostaje zniszczony. Testolite w międzyczasie również jest farmiony. 8 do 9 cały czas tutaj, cały czas jesteśmy spychani przez drużynę przeciwną, ale z drugiej strony cały czas utrzymujemy taki poziom tej samej liczby czołgów, tak? Jesteśmy na podobnym poziomie, nie mają tutaj jakiejś starszej przewagi. W tym momencie próbowałem podjechać do tego Liona. Plan był taki, żeby podjechać i spróbować go uratować, bo to jest 10 tier i miło byłoby go mieć tutaj do pomocy, no ale zostaje zniszczony, więc nie jadę tam, od razu się wycofuję i teraz podjadę sobie troszkę agresywniej, muszę się wycofać, dlatego że te czołgi za chwilkę będą tutaj z tej strony atakowały, a przydałby się ktoś, kto będzie obstawiał południową flankę, i te krzaki, które są w tym miejscu, one są bardzo dobre do spotowania południowej flanki, o ile oczywiście macie tutaj kogoś z tyłu, kto może wam do tych czołgów strzelać, więc te krzaki są całkiem w porządku, z nich też można bardzo dużo zrobić, nie są może tak bezpieczne jak tamte, w których wcześniej wstałem, ale też są ok i też powinniście z tego coś zrobić. Hity naładowane, bo nie wiadomo, jaki czołg wyjedzie, chciałbym tutaj przebijać, więc moim zdaniem na tym czołgu nie można grać jedną amunicją albo drugą amunicją tylko. Jeżeli ładujecie tylko i wyłącznie hity, to też nie będziecie zadowoleni, bo one są dość wolne, ciężko się z tego strzela do szybko jadących pojazdów, które są zwłaszcza dalej od was, tak 400-500 metrów, to wtedy jest naprawdę problem, żeby trafić. APCR-y się do tego świetnie nadają, no i ładowanie samych APCR-ów też jest bez sensu, bo po prostu czasem tej penetracji, zwłaszcza właśnie na większej odległości, wtedy brakuje, kiedy macie bokiem jakieś mocno opancerzone czołgi w stylu Esety, Mausa czy czegoś takiego, to z hitów jest dużo łatwiej tego typu czołgi przebijać. Nie ruszam się. Dlaczego? Dlatego, że tam są dwa nasze czołgi. Jeżeli oni sobie nie poradzą z tymi pojazdami przeciwnika, to po prostu... Oj, w tym momencie się Strip wyświecił. Zobaczcie, zobaczyłem, że Strip się wyświecił. Ten spot był przez moment szybciej, ale po prostu chciałem tam podjechać, żeby cokolwiek jeszcze móc porobić. No ale ten Strip się pojawił i go zniszczyłem. Chciałem tam podjechać. Oni sobie po nim poradzić. Jak zobaczyłem, że sobie nie radzili, no to widziałem, że czołgi są mocno obite, więc ze swoim magazynkiem być może mógłbym je zniszczyć. Fajnie, że ten Strip się tutaj pojawił, że był solo i udało mi się go zniszczyć. Teraz bardzo ważny moment. Wutek cały czas jest schowany w rogu. Mamy jeszcze tutaj artylerię, która znikąd się pokazuje. Nie wiem, czy było widać. Chyba było widać, jak artyleria strzelała. Tak mi się wydaje, że było jej strzał, jej pestkę widać i dlatego ja tutaj postanowiłem zaatakować ją szybko. Tak, to było tak, że było widać pestkę. Ja widzę na mapie, że tu są trzy czołgi, czyli artyleria tutaj stoi albo sama, albo stoją obie. No ale muszę je zaatakować i sobie tą flankę uwolnić. No i teraz kluczowa sprawa, czyli
czyli bronienie cały czas bazy z WTK-iem, które jest w rogu. Zaświecony zostaje Projecto. Staram się tutaj skupić troszkę te strzały po to, żeby mu zadać jakiekolwiek uszkodzenia. Co będzie mnie kosztowało trzymanie strzału, niestety, no ale wszystkie cztery bestki wyświeciłem. Wystrzeliłem, jeden raz obrażenia zadałem. Powiedzmy, że jest to w porządku, chociaż tutaj też nie obyło się niestety bez otrzymania strzału. I teraz moja taktyka, czy mój pogląd na tą strzałę był prosty. Ja stoję w tym miejscu, WTK sobie podjedzie, tam się da tak podjechać, żeby zaświecić ten podjazd i ewentualnie będę mu w stanie pomóc tym podjazdem, tak? Widzicie, tutaj mam przestrzałę, jeżeli te czołgi będą próbowały do niego podjechać tam blisko, żeby go zniszczyć, to wtedy to się uda, no ale widzę, że WTK nie ma ochoty podjeżdżać, nie ma ochoty tego zaświecić, więc postanawiam się wycofać i zacząć flankować tego Projecto 66. No niestety mój legendarny timing tutaj daje o sobie znać, bo obiekt akurat podjeżdża do WTK w tym momencie, no ale ja już nie będę się wracał. Jadę szukać Projecto 66. Odjeżdżam sobie troszkę dalej tutaj od brzegu, żeby on mnie nie zaświecił i liczę na to, że gdzieś dalej pod tą skałą będzie stał przy naszej bazie. I tak się właśnie dzieje. On mnie nie wyświecił. Pewnie zobaczę mnie po strzale. Tak jest, widzicie, tutaj zaczął we mnie celować, ale na szczęście nie zdążył i mamy sytuację 12-4. Cały czas muszę się ruszać. Cały czas muszę pamiętać o tym, że jeszcze gdzieś jest M53, M55. Teraz bardzo ważna rzecz w takich sytuacjach. On mnie zaświecił, czyli oni widzą, gdzie ja jadę, więc staram się zmylić ich tym, że po prostu jadę sobie tutaj tą flanką od dołu, po to, że tak myśleli, po czym po 10 sekundach, kiedy już im zniknąłem, zawracam i jadę w drugą stronę. Sprawa jest ciężka, dlatego że Szarfutur jest magazynkiem, obiekt 140 jest na dwa strzały, przynajmniej dla mnie, więc przy 500 punktach wytrzymałości będzie mi naprawdę ciężko. Jadę sobie na północną część mapy, będę liczył na to, że spotkam ich solo, że uda mi się ich jakoś rozdzielić i dzięki temu wystrzelać pojedynczo. Jeżeli będą razem, to mam bardzo małe szanse na to, że mi się to udało. Natomiast jeżeli rozdzielą się, jakoś głupio pojadą, to jest na to szansa. Tutaj sobie podjedziemy szybko na górkę. Wyjadę, żeby zobaczyć, czy się nie świecę, tak? Bo w tych krzakach może bardzo jest bardzo prawdopodobne, że Szarfutur na przykład sobie stanie albo obiekt i będą na mnie czekały. Ale jak widzicie, tak się nie dzieje i tego obiektu wyświeciłem. To też jest istotna informacja dla mnie taka, że on ma dużo słabszą załogę ode mnie, tak? Czyli że ja byłem go w stanie zaświecić, a on mnie nie. To są oba czołgi 10 tieru. Jeżeli tak jest, to znaczy, że on musi mieć słabą załogę. Wiem, że nie kapują, wiem, że jeżdżą po mapie i mnie szukają. Widzę, że 140 się przemieściła. Wiem, że Szarfutur gdzieś też jeździ. Nie wiem dokładnie gdzie, ale mogę liczyć na to, że jeżeli 140 jest tu, to jeżeli tam nie pojadę, to może gdzieś spotkam Szarfutura, który będzie sam. Tutaj jest bardzo dużo przemyśleń, tutaj jest bardzo dużo kombinacji w ten sposób. Musicie po prostu myśleć, co przeciwnik może zrobić i grać na tyle bezpiecznie, żeby móc z tego skorzystać. Dlatego nie pojechałem sobie tędy, przez środek, bo wtedy być może Szarfutur byłby mnie w stanie wystrzelać, jeżeli gdzieś w krzakach sobie stoi, tylko pojechałem naokoło, bezpiecznie. Mam 3 minuty jeszcze tutaj, żeby to ogarnąć, więc dajmy sobie szansę i spróbujmy tą bitwę wygrać. Podjedziemy sobie w krzaki, które są przede mną, po to, żeby zobaczyć, czy gdzieś tego Szarfutura tutaj nie wyświecę. Niechcący przewróciłem drzewko, nie szkodzi. Nie powinienem tego raczej robić, no ale tak się wydarzyło. 2,5 minuty, no i pomału ja zaczynam ich aktywniej szukać, dlatego że czas się pomału kończy. Mam 3 czołgi do zniszczenia, jeżeli chcę wygrać tą bitwę, a bardzo chcę, bo w takich sytuacjach uważam, że warto już, jeżeli nie ma czasu, zaryzykować i spróbować wygrać, bo daj mi to jest po prostu porażka obu drużyn. No to zaczynam jeździć aktywniej i troszkę ich szukać. Wiem, że nie kapują, być może stoją gdzieś tutaj w krzakach. Może być tak, że gdzieś na bazie się ukapił ten Szarfutur i czeka cały czas na mnie, ale nie wygląda na to, bo nie dostaje żarówki, więc podjedziemy sobie w krzaki i poczekamy na to, aż oni ewentualnie tutaj przyjadą kapować, bo pewnie tak się stanie. Jeżeli zobaczą, że czas się kończy pomału, to zaczną tutaj przyjeżdżać i będę może w stanie ich wystrzelać. Więc czekam sobie na to, aż koledzy w międzyczasie podjadą, zmieniam sobie krzak. To jest to, co już mówiłem wcześniej, ten krzak jest lepszy, bo on was osłania z dwóch stron. No i mamy tutaj 140 wyświecona, jeszcze nie strzela. Widzę, że Szarfutur z lewej strony i znowu Szarfutur jest dla mnie ważniejszy, Szarfutur jest istotniejszy. Po pierwsze, być może zdejmę go na jeden strzał, a po drugie, on nie może stać w tym dołku. Zostaje z niej ten jeden strzał, widzę, że artyleria tutaj również jest. 140 w ogóle bez koncepcji, skąd ja strzeliłem, bo była schowana za dług, więc nie byłem w stanie zaświecić, to bardzo duży fart. No i tutaj drugi fart będzie teraz, artyleria, ała.
167 to nie jest dużo, jeżeli chodzi o M50-53. 7 fragów zrobione, no i tylko artyleria do wykończenia. Minuta 17 sekund. Wiem, że to nie jest magazynkowa arta. Wiem, że dość długo ładuje, więc muszę się jej teraz pozbyć. Oddaję sobie jeszcze kamerę, żeby zobaczyć, w którą stronę ona ucieka. Jak się będzie ostatecznie ustawiała. Mógłbym wyjechać przodem, ale to by było bardzo ryzykowne, bo nie wiem, czy ona nie zdąży przeładować. Jest na to szansa, że zdąży przeładować. Dlatego postawiam sobie jechać z prawej strony. Mam na tyle czasu, magazynek przeładowany. Minuta na to, żeby władować w nią przynajmniej dwie pestki, które ją zniszczą i będzie po zawodach. 7 fragów, jedziemy sobie naokoło, szukamy artylerii i staramy się z tej bitwy wycisnąć naprawdę prawdziwe, to prawdziwe maksimum, a mam nadzieję, że wy przy okazji również wciśniecie łapkę w górę pod tym filmem, bo właśnie artyleria zostaje zniszczona i robię Radleya Waltersa, 8 fragów, 5000 uszkodzeń i udaje się zrobić taki naprawdę bardzo, bardzo ładny wyciąg na tym czołgu. Bardzo polecam tą linię, ona nie jest prosta w swojej środkowej części, ale 9, 10 tier naprawdę jest rewelacyjny i przyjemnie się tym gra, więc jeżeli szukacie fajnego magazynka, chcecie mieć wpływ na bitwę, chcecie dyktować warunki, na jakich się bitwa toczy i robić takie wyciągi jak ja, to po prostu sobie zróbcie tego TVPK. Ja go wam bardzo serdecznie polecam. I tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli chcecie zobaczyć więcej dobrych bitew na tym TVPK-u, to polecam również godzinę z tym TVPK-iem, która kilka dni temu wylądowała na kanale i link do niej zostawiam w opisie tego filmu i tutaj w zakładce gdzieś wyskoczy na górze również. No i wpadajcie na streamy oczywiście, na których te wszystkie bitwy są rozgrywane. Do zobaczenia, trzymajcie się, pa pa!